Cześć wszystkim, z tej strony Zoku, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Wormsworth Oblężenie. Zaczynamy drugą misję z Grecji. Ahoj, stawiać żagiel, załoga do wioseł. Załoga? Jak to, nie masz załogi? To może być problem. Flota bez załogi nie jest nic warta, a bez floty nie będzie wojny. Ten przeklęty Parys zdołał uprowadzić królową Helenę. Zbuduj szpital, stwórz załogę i siadaj na łódź, jasne? Jasne. Więc zaczynamy kolejną misję, pościg. Lecimy! Ahoj! To twoja łódź. Prawda, że ładna? Piękna. Orety, książę Parys już zniknął na horyzoncie. Więc musisz szybko ruszyć w pościg. Niestety książę pozostawił tylną straż, która ma opóźnić twój pościg. Tak, ale przynajmniej mamy tę łódź. Łódkę. Przydałoby się jeszcze załoga. Potrzebny nam plan, może taki. Pokonaj Trojan. Kup mleko. Zbuduj szpital i stwórz załogę. Potrzebujesz jeszcze przynajmniej dwóch robaków. Gotowy? Naprzód, po zwycięstwo. Po zwycięstwo zatem, pokonaj tylne straże armii trojańskiej, zbuduj szpital i zbierz załogę, która uda się z tobą w podróż. Zaczynajmy! I cholerna misja ta jest tak złożona, że tu jest od cholery min. I to jest nie fair. Czemu tu jest tyle min? Dobra, zbudujmy sobie zatem wieżyczkę w to miejsce. Tak, to mi się podoba. I spróbujmy zestrzelić typów. Dobra, strzelmy stąd. Plan jest taki, żeby zniszczyć te tylnie wieże, które pociągną za sobą cały ten mur tutaj. Więc zobaczymy, czy nam się uda. Zmieńmy sobie na wybuch na dwójeczkę. I spróbujmy sobie trafić. Dobra. I... wow, nice. Prawie się udało. Mogło być lepiej, ale myślę, że i tak jest spoko. Jeszcze raz, trafię tylko trochę celniej i może zniszczymy całe ten pierwsze mury. To by było bardzo fajne. Ale w ogóle zajebiście podoba mi się jakby to, jak oni to tu zrobili. Chociaż nie. Jak zniszczę to, to i tak to będzie dalej działało. No bo to jest połączone z dwóch stron. Więc zniszczymy to. Pociągniemy dalej nasze mury. Zobaczcie w ogóle, ile tu jest min. To jest nie fair jak cholera. Zniszczymy to i to. Wtedy wszystko powinno pójść. Aha, może chomikowego działa. Co mi się nie do końca podoba, bo teraz zniszczył mi jedną wieżę z tego, co widziałem. Nie zniszczył jej. Dobra, chociaż tyle. Ale i tak zadał bardzo masywne obrażenia. Dobra, więc tak. Minę sobie włączmy, dobry pomysł. I dostałem wrażenia, oczywiście. Dalej nie zmieniłem sobie tego sterowania na tych analogach. Trochę mi się to nie podoba, no ale dobra, już trudno. Jak daję w prawo, to mi leci w lewo, a jak w lewo, to w prawo. To jest takie nieprzyjemne. Dobra, bomba kasetowa. Zobaczmy, coś mi wyrządzisz za szkody. Tą gruszką. I w tym momencie wszystkie moje wieże są zniszczone. Cudownie, nie? Bardzo sprawiedliwa gra komputerowa. I ja tutaj nie mogę nic budować teraz. Nie mam wieży. A nie, mogę coś budować, czekajcie, pokaż. Aha, mogę stąd zbudować, dobra. Chociaż tyle. No Jezu, czemu tu jest tyle min? Ale mi się to nie podoba.
Dobra, spróbujmy trafić stąd. Może będzie nawet łatwiej. Czy ja zdołam trafić z balisty? Mam balistę nieograniczoną. No dobra, spróbujmy z balisty w takim razie. Wiatr jest na tą stronę, dobra. Powinniśmy trafić tak. Pięknie. I tam chyba jeszcze jakiś kawałek został, więc spróbujmy jeszcze tak. No, podobało mi się to. Dobra, zniszczyliśmy jedną wieżę. Teraz jeszcze jakieś takie... Musimy wysunąć nasze wieże do przodu, żeby miał jakby większe pole widzenia. Przynajmniej dotąd. I zniszczyć właśnie to, oto, tą wieżę, która tutaj jest. Wtedy oni nie będą mieli praktycznie z czego strzelać do mnie. Smart shot, czy nie? Wow. No, taki powiedzmy w 80%. Na szczęście mój robak nie umarł. Dobra, ja muszę zbudować szpital jak najszybciej. Dobra, ale póki co się bronimy, więc dajmy sobie wieżę... tutaj. Dobra, ja bym poszedł po apteczkę. Zagrajmy bezpiecznie, bo mam jednego robaczka tylko. Boże, jakie te schody są ogromne. Gdzie jest ta apteczka? Ona jest na dole, prawda? Nie zginę, co? Uff, dobra. Proszę to. Bo ile mam zdrowia, wow. Dobra, i wykorzystam resztę minut, znaczy sekund, do tego, żeby sobie pójść po następną apteczkę i schowam się w śmierdzących rybach. To będzie dobry pomysł. No i super. Dobra, poczekajmy sobie za tą skrzyneczką. Oby celował w mojego robaka, bo wtedy jest duża szansa, że nie trafi po prostu w nic. A jak będzie mi celował w moje fortyfikacje, to jest szansa, że mi skrzywdzi tą oto wieżę. A za tą wieżą pójdzie ta wieża w reakcji łańcuchowej i będzie klopsik. Dobra, jest kapłańska... kapłański moździerz. Och, dobrze, dobrze, nic mi nie zrobił. On sobie w ten mój murek może strzelać do woli. Dobra, szybko, 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 bo zaśmierdniesz tutaj. W ogóle czemu ty jest babka, ten Wormsowa, przebrana w strój starożytny i ona próbuje coś zrobić do wody? Dopiszcie sobie sami, co ona tam próbuje zrobić. Dobra. Już możemy tu budować, więc mamy nieograniczoną ilość wież, dlatego muszę sobie jak najwięcej zrobić wyjść z wież. O, w ten sposób na przykład, żeby jakby, jak oni mi zniszczą jedną wieżę, no to inne będzie trzymać resztę, żeby mi wszystkie się nie posypały. Więc tak to będzie wyglądać, dobra. Ile ja mam tych kapłanów, moździerzy? Dużo, ale cholerka, bardzo oni są podatni na wiatr, zresztą to samo to. Dobra, spróbujmy tak. Uda się? Okej, okay. Trochę za bardzo, a to? Dobra, to już trafiliśmy. Niekoniecznie chcę trafiać chyba tą wieżę. Ale i tak 44 obrażenia, więc bardzo fajnie. Dobra, pokaż mi, w którym ja trafiłem dokładnie. A nie, w sumie to jest ta, którą chciałem niszczyć. Wiadomo, najlepiej byłoby niszczyć tą przy samej twierdzy. Ale sądzę, że zniszczę sobie to i pójdą za tym wszystkie kasztele, bo to są kasztele. No i będzie elegancko. Dobra, zobaczmy, co on tu wykombinuje. Gdzie ty idziesz? Ty idziesz na ten kasztel? Tak, zdecydowanie. I z czego strzelasz? Aha, z wyrzutni kasetowej. Pomimo tego, że wszedłeś na kasztel, z którego mógłbyś uderzyć dużo cięższą bronią, to postanowiłeś uderzyć tą, więc mi to chyba spoko dla mnie. Dobra, to wygląda na bardzo mocne uderzenie, ale nie przejmuję się tym kompletnie. Na luzaczku. Dobra, więc budujemy kolejną, czekajcie. Wymaga pozycji kluczowych 2. No właśnie. Zbudujmy zatem tutaj. Aha. Jak wiatr wygląda? 4 z tej strony, dobra. Więc spróbujmy może z tej wieży. Czy będzie ładniej stąd trafić? Myślę, że będzie. Dobra, więc spróbujmy tak, o.
Piękne trafienie. Chyba zniszczyłem nawet całą wieżę. Więc teraz mogę sobie strzelić tutaj, o. Bo czemu nie? I myk. Dobra. Schowajmy się za wieżę. Nie! To był zły pomysł. No i jeszcze otrzymałem obrażenia. Ale zobaczcie teraz, nie? Jak ten starożytny Egipt to była kaśka z mleczkiem, bo wszystkie twierdze były podniszczone do połowy. To teraz gra mi daje w ryj totalnie. Tyle tu jest min. Ja jestem zaminowany kompletnie. Nie mam prawa się ruszyć. Aha, ta wieża nie została zniszczona. To będzie ryzykowne, ale poślę tu mojego robaczka i zniszczę to ręcznie bazooką. Jakkolwiek to nie brzmi głupio. Dobra. Zobaczmy, jakie mi krzywdy wyrządzi tym oto winogronem. Dobra, jedną wieżę mi zniszczyły, to tam jeszcze tą mniej ważną w sumie, więc spoko. Dobra, więc tak, idziemy na misję samobójczą. Mam nadzieję, że nie. Nie, no raczej nie zginę, mam dużo zdrowia, więc nie wiem, co oni by musieli we mnie wyrzucić, żeby mnie zniszczyć. Jeszcze jest apteczka jedna na tej babci, na tym pomniku babci w zasadzie. Dobra, myślę, że powinienem to zniszczyć na jeden cios bazooką. No i właśnie tak się stało. Dobra, ja się nie ruszam już stąd, bo zaraz tu będą wybuchy. Pięknie, patrzcie na to. I jedna, i drugi kasztel, trzeci kasztel, czwarty, piąty, szósty, razem z robakiem, siódmy i ósmy kasztel zniszczone, wszystkie. Ten robak powinien zginąć też. Albo nie. 11 HP. 11. Dobra, zobaczmy, co już on teraz wykombinuje. Bardzo fajnie, że podniszczyłem tą wieżę tutaj. Bo w sumie... muszę teraz wyczekać bodajże dwie rundy i będę mógł tutaj zbudować, chyba. Nie wiem dokładnie, ile to rund trzeba czekać. Co to za cios? Zobaczmy, nie zniszcz mi tylko tej wieży. Dobra. Wyrządził mi szkody w twierdze, więc spoko. Jakoś mnie to nie boli. A towerka straciła, czy wieża, tylko 1 HP. Więc super. Dobra, co my chcemy tu zrobić? Tak, muszę tu czekać, nie mogę nic budować. Dobra, to zróbmy tak, że w sumie możemy sobie postrzelać w te oto budynki. Dostrzelę w tego. Tak po prostu. Ale robię taktiksy. Ja w życiu tak nie grałem w te Wormsy, nie? Nie wiem, czemu ja tak wydziwiam. 80 HP jeszcze. No, 4 rundy to bym to zniszczył. Skoro bije z bazuki maksymalnej naładowanej 20 punktów tylko. Ale co mi zostało lepszego? W sumie mógłbym doprowadzić tutaj kolejny budynek. Bo tu zanim dojdę tam, to muszę zbudować jeszcze tu jedno. No i tu będzie drugie dopiero. Dobra, zobaczmy, co on wykombinuje. W twierdzę, Val, w twierdzę. I ten ananas. No, w twierdzę, idealnie. Patrzcie, nie? Ten murek został zniszczony, więc teoretycznie powinno być tak, że cała reszta tych budynków powinna się już zepsuć, a nie psuje się. Dobra, już można budować. Zatem szybciutko idziemy się rozbudowywać. Do tego punktu kontrolnego tutaj, do tej gwiazdki. Bo musimy mieć dwie gwiazdeczki, żeby zbudować szpital i zrobić więcej robaków. A to jest mi teraz bardzo, 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 bardzo potrzebne. Dobra, więc walnijmy tutaj. O, elegancko. Ja na to jakoś umiejętnie bym chciał wskoczyć. Okej. I stąd spróbujemy teraz sobie poszaleć. Wiatr jest taki sobie. Więc spróbujemy sobie trafić o taką. Chyba trochę za bardzo przeceniam ten wiatr. Dobra, spróbujmy taką. No i to było celne trafienie. Dobra, nie ruszam się stąd. Nie wydaje mi się, żeby mnie mieli zabić. Wow, jeszcze jeden strzał w tą wieżę i ona padnie. I drugi strzał wykorzystamy na tą wieżę i zobaczymy, co się stanie. Powinienem zniszczyć dwie, w najlepszym przypadku, wieże,
Jeżeli trafię celnie, jeżeli wiatr nie będzie porąbany. Ups, strzelają mi w tą lepszą, w tą wieżę. Szybciutko muszę zbudować kolejną wieżę od tej. Bo jeżeli ta wieża padnie, to wszystko za tym padnie i będzie jak klops. Więc dobra. Nie. Nie! Uciekaj. Dobra, jakby to tutaj mógłbym zbudować. Tak? O, elegancko, dobra, o to mi chodziło. Musiałem to tu zbudować, no bo... Sami widzicie, jak to wygląda. Dobra, strzelmy z tej wieży, bo jest bliżej, więc... Większe jest prawdopodobieństwo, że sobie trafimy. Okej. Wiatr jest idealny, więc... Piękne trafienie. Nie padła ta wieża, naprawdę. Dobra, że wiatr jest taki łagodny, to spróbuję jeszcze raz trafić tutaj. Pięknie, dobra, jest jedna wieża zniszczona. Teraz jeszcze została im jedna wieża tylko. Juhu, zarobiście. No, troszeczkę tutaj taktycznie zagraliśmy i zniszczyliśmy im wszystko w sumie. Więc teraz jest ładniej. Dobra, tu jest spoko. Nawet jak mi zniszczą tą wieżę, to mam jeszcze tą. Więc jestem obudowany i bezpieczny, więc muszę przejąć ten punkt. I jeszcze ten tam, który jest trochę wysunięty do przodu, mam 0 punktów, a muszę mieć 2, żeby móc odblokować możliwość budowania szpitala i zbudować sobie załogę. Dobra. Tylko problem jest taki, że oni chcą zniszczyć tą wieżę, co jest tutaj. Jak mi tą wieżę zniszczą, no to zniszczą mi tą, którą chcę teraz zbudować. Dobra, wierzę w swoje umiejętności, zatem zbuduję tą oto wieżę tutaj. No. Ech, to wybieranie tego jest toporne. Dobra, szybko tu. Muszę szybko zbudować. O Jezu, ja nie wiem, czy ja stąd trafię. Dobra. Trafiłem. I... Przeleciało sobie! No to... Mam nadzieję, że... Nie będę teraz musiał za to zapłacić i nie zniszczą mi tej wieży tu na środku, bo będzie naprawdę płacz. Będę smutny. I... Nie! Zoku, nie wpadnij do wody. Błagam. Jezus Maria. Dobra, chociaż tyle. No jak to możliwe, że moja strzała z balisty przeleciała sobie tak w środeczku tak w budynku? No to jest naprawdę. Dobra, zbudujmy zatem... tutaj. Dobra, ona jest ładnie podłączona. Cholerne miny. Stąd spróbujmy trafić. Czy ja stąd trafię? Dobra, spróbujmy. O, jak pięknie! To jeszcze przysmażę te dwa robaki. Pięknie. Dobra, super. Teraz oni nie mają możliwości we mnie strzelania. Przynajmniej z machin. Bo z tego co pamiętam, oni chyba nie mogą tu nic budować. Bo w sumie już by to robili chyba, nie? No i zobaczmy, nie ma kompletnie żadnej wieży u nich. Granat, okej. Więc super, jesteśmy już w domciu, tylko przejmę sobie ten punkcik tutaj. Mam nadzieję, że już po tej rundzie będę mógł budować. Później przejmiemy sobie tam dalej i budujemy szpital i budujemy sobie robaczki. I jest skończona misja, elegancko. Strasznie się przeciąga ta misja, no bo właśnie tak to wygląda, jak widzicie. Ale wiecie co, ja się cieszę, bo... jakby ja mam coś takiego w let's playach, że ja się cieszę tymi grami, które właśnie sobie nagrywam, ale wiem, że w większości te starsze gry, te starsze tytuły, które ja sobie tu lubię ogrywać, jak widzicie, one bardzo szybko się kończą i ja nawet nie zauważam kiedy i jest takie... taki niesmak, mimo tego, że ja się bardzo cieszę, że ja gram w te gry, no bo wiadomo, ja je uwielbiam.
to problem leży w tej, po tej stronie, że z każdą skończoną grą zaczyna brakować tych gier starych, które ja bym chciał nagrywać. I wiecie, o co chodzi. Ja bym mógł naprawdę jakby usuwać serię i nagrywać ją jeszcze raz. I tak w kółko. Zresztą zrobiłem z Kangurkiem podobną rzecz. Z Kangurkiem drugim, bodajże drugą rundą. Strzeliłem po prostu, bo mi czas już się kończył. Wracając, zrobiłem to samo właśnie z Kangurkiem KO rundą drugą, bo nagrywałem tamtą pierwszą serię z tej gry na starym mikrofonie i trochę chciałem jakby, żeby ten let's play trzymał się tych standardów, które są teraz, że jest lepszy mikrofon, że jest jakby lepsza rozmowa, powiedzmy, podczas odcinków, żeby to wszystko jakby się wyrównywało jakościowo. I mam jeszcze kilka takich serii na kanale chyba, które chciałbym też poprawić, jakby nagrać jeszcze raz. Jest taką, jedna z takich właśnie pierwszych, co mi na myśl przychodzi, to jest Rayman 3. Więc też będę chciał nagrać Raymana 3 jeszcze raz, ponieważ chcę, żeby właśnie te standardy jakościowe były zachowane do tego, co jest teraz. Bo tam już nagrywałem z takim starym mikrofonem bardzo. Nie do końca mi się podoba ten let's play. Dlatego chcę go jeszcze raz nagrać i widzicie, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Chcę jeszcze raz to nagrać, bo chcę sobie jeszcze raz po prostu zagrać tą grę, jeszcze raz ją nagrać i żeby po prostu let's play był lepszy. Więc no. Następną serią będzie Rayman. Znaczy, następną serią nie będzie Rayman. Znaczy, nie wiem, co będzie w sumie, bo nie mam w sumie tego ustalonego. Ale na pewno będę chciał Raymana 3 jeszcze raz nagrać. Więc możecie się szokować, możecie się cieszyć, możecie się nie cieszyć. Nie wiem, jak tam odbieracie to, ale ja się bardzo cieszę, bo ja chcę sobie jeszcze raz zagrać tą grę i po prostu ją nagrać. I się bawić po prostu przy tym. No i właśnie z każdą taką grą coraz mój jakby dzienniczek z grami, które chcę nagrać, się kurczy. Ale jeszcze tych gierek troszeczkę jest, więc bez obaw, jeszcze się troszeczkę tutaj pobawimy. Mam też w planach nagrania Raymana, Wormsy 3D. Wormsy 3D kampanię całą, bo to będzie bardzo, bardzo fajne. Też mi się wydaje. Dobra, pierwszy punkt mamy w końcu, więc super. Dobra, tylko ja bym chciał tego ściągnąć kolegę tu. Dobra, skoczmy sobie na tego drewnianego pala. Pozbądźmy się jego. A, okej. Okay. Wiatr wiał do tyłu jakby, więc nie miałem jak go trafić, musiałem wyżej dać. No, ale wracając. Nagramy sobie całą kampanię z Wormsów 3D w oprawie graficznej z Wormsów Ultimate Mayhem. Z tej serii z Raymana. Kurde, czemu ja Rayman ciągle mówię? Z tej serii z Wormsów Ultimate Mayhem. Jestem tak dumny, tak mi się bardzo podoba. Jeżeli nie widzieliście najnowszych Wormsów 3D, znaczy 3D, no w 3D wersji, bo to w sumie najnowsza wersja z gier 3D. Jeżeli nie widzieliście jej na kanale, to zobaczcie, bo po prostu jakby grafika, jakby to, co się widzi, ta cała grafika, te wszystkie wybuchy, to wszystko jest cudowne. Ta grafika w tych Wormsach jest tak piękna, kampania jest tak cudownie zrobiona, tak mi się podoba. I jeszcze to, jak ja nagrałem tą grę, tak mi się podoba, jest taka bardzo przyjemna do obejrzenia sobie, żeby sobie właśnie tam wypić coś, czy sobie zjeść coś, bardzo taka przyjemna jest, bardzo jestem zadowolony z tego, jak ta seria wyszła. Sam sobie lubię czasem obejrzeć jakiś odcinek, bo naprawdę jest mega przyjemna i ja właśnie taki content chciałbym zacząć bardziej robić, taki wiecie, taki przyjemny, taki, że mało takich kanałów już jest na YouTubie, kiedyś było tego więcej, że jakby wyczekiwało się każdego odcinka z gry, jakby let's player, nie teraz te pranki, inne takie rzeczy, głupoty, tylko po prostu miałeś takiego swojego let's playera, który nagrywał jakąś tam grę i z niecierpliwością wyczekiwałeś każdego dnia tej konkretnej godziny, w której ten odcinek się pojawiał. I tego mi w tych czasach bardzo brakuje, bo ja na YouTubie już nie oglądam praktycznie niczego. To, co jest na głównej na czasie, na karcie na czasie, kompletnie mnie nie obchodzi. Nic mnie nie obchodzi z tych wszystkich kanałów, które teraz z kanałów gamingowych, czy właśnie zmieniły się w jakieś takie dziwne kanały, jakieś family friendly, jakieś pranki i takie inne głupoty, albo po prostu przestały istnieć. I to mi się podoba. No. Mi się to nie podoba, ale kogo obchodzi moje zdanie? W każdym razie chodzi mi o to, że ja już nie oglądam praktycznie niczego.
jak kiedyś dziennie był jakiś tam odcinek z jakiejś ulubionej serii i się wyczekiwało i się jadło do tego ten obiad, czy tam jakieś tam chrupki, to był taki, wytwarzał się taki świetny klimat rodzinny. Mega mi się to bardzo zawsze podobało właśnie, bo nie wiem, no po prostu przyjemnie się tak spędzało czas. I ja, nagrywając te wszystkie właśnie odcinki z tych gier, tych starszych gier przede wszystkim, staram się, ale to bardzo staram się ten klimat przywrócić. Nie wiem, czy mi się to udaje. Wydaje mi się, jak sam oglądam, że jest jakiś tam ten właśnie, o ten klimat, o którym chodzi w tych odcinkach, jakiś się wytwarza, ale możecie mi napisać, jeżeli dotrwaliście w ogóle do tej minuty, czy wyczuwacie coś takiego w tych moich odcinkach, czy sobie czekacie na te odcinki, czy w ogóle takie rzeczy, bo właśnie oglądając kiedyś jeszcze, jak nie nagrywałem, tych wszystkich ludzi, którzy wytwarzali ten, powiedzmy, klimat na swoich kanałach, no czułem się super i chciałbym właśnie w moim YouTubie, w moich materiałach wytwarzać to samo, co oni kiedyś. No i po prostu to jest taki mój, powiedzmy, cel, nagrywać w takim fajnym klimacie, żeby to wszystko właśnie wokół tego się obracało, żeby właśnie jakoś tam nie używać jakichś tam niepotrzebnych wulgaryzmów bez przerwy, głupich, bo to jest też bez sensu, tylko taki fajny, przyjemny 30-minutowy materiał. O, ho, le, ra. No, to fajnie, no. To od nowa wszystko musimy robić. O! Na szczęście robak nie wystrzeliwuje gdzieś pod kątem, ani nie wpada do wody. O Jezus Maria, i znowu muszę to wszystko robić od nowa. No cóż, ale chociaż sobie pogadałem. W każdym razie, no, fajnie gdybyście się wypowiedzieli, chociaż nie wiem, czy ktokolwiek dotrze do tej minuty, bo to jest bodajże najdłuższy odcinek póki co obecnie. Czy wyczuwacie coś takiego, kiedy sobie wchodzicie na mój kanał i sobie tam oglądacie, co nie? Byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli byście wypowiedzieli się w tym temacie, czy coś takiego tutaj dojrzewacie? Nie, to złe określenie. Czy po prostu zauważacie coś takiego, co przed chwilą powiedziałem tutaj na mojej tubie? Bo bardzo fajnie by było, gdyby chociaż kilka osób, albo nawet dwie, coś takiego wyczuwały. Byłoby super. No. Więc tak właśnie sobie tutaj się rozmarzyłem. Jak to tak, ja to odbierałem kiedyś, jak byłem trochę młodszy i się oglądało tego YouTube'a, to właśnie tak sobie to wszystko widziałem, jak teraz sobie z perspektywy czasu o tym myślę. No i fajnie by było, gdyby mi się to udawało. Ja osobiście uważam, że coś tutaj na pewno jest w tym kierunku robione. Dobra, pokonaliśmy ostatniego robaka, już nie będzie problemów z tym, że oni mnie ciągle niszczą. Trojańczyk Jax umarł sobie. Jaximus. Kompletna porażka. Ta wyspa taka była kiedyś. No i dobra, możemy zacząć budowę od nowa. Teraz po prostu, o, mogę budować. Przejmiemy sobie te ostatnie dwie pozycje kluczowe. Zbudujemy szpital. Następnie zbudujemy załogę. Urodzimy robaczki. No i co? No i będziemy mogli zakończyć misję. Dobra, super. Więc możemy zakończyć rundę. Opuszczenie tury. I kolejna tura. Teraz też będzie szybko, no bo wiadomo, nie ma przeciwników. Więc możemy sobie na luzik się budować tutaj cały czas i super. Dobrze, że mam te wieże nieograniczone, bo jeżeli ta misja by była jakby w różnych wariantach, jakby z poziomem trudności, w sensie, że miałbym, powiedzmy, ograniczoną ilość wieżyczek, to musiałbym się do tej misji naprawdę przygotować, żeby ją zrobić dobrze. Każdy mój ruch musiałby być przemyślany wcześniej. W sensie musiałbym po prostu posiedzieć przy tej misji i ją wymasterować, tak żeby nie tracić budynków, tak żeby jakąś tam taktykę wymyślić, żeby robaki przeciwnika nie trafiały mnie za często. Musiałbym po prostu też wymasterować jakby strzelania w Wormsach, żeby za każdym strzałem strzał był po prostu perfekcyjnie trafiony. Dobra. Uj, złapiasz się. O, elegancko. W ogóle ten stateczek, ta łódź, ta Parysa tam jest w tle, widzicie? A tam? Fajne te cutscenki są. Niby to animowane, niby to nieanimowane.
Oni się zatrzymali gdzieś tam na środku morza, czy tam oceanu, cokolwiek to jest. Dobra, ale wiecie, co jest fajne? Fajne jest właśnie to, że w Wormsach jakby ta woda, co jest dookoła, zawsze była pomijana i kompletnie nic o niej nigdy nikt nie mówił, nie? Jakby w tych misjach fabularnych też nie była ona jakby uwzględniana. A tutaj, w tej części Wormsów, w tym spin-offie, że tak powiem, w końcu jakby wykorzystali to, że wokół terenów zawsze była ta woda i w tej misji fabularnej jest to właśnie wykorzystane, że ta woda się tu pojawia. Dobra. Mamy ten szpital w końcu. I super. Teraz możemy robić robaki. Zrobimy jednego. Zielony, dzień dobry. Możemy... I drugiego. Fafek, dzień dobry. No i elegancko. No dobrze, no dobrze, a dokąd płyniemy? Kto ma mapę? Musimy płynąć w tamtą stronę. Na pewno? Nie trzymasz przypadkiem mapy do góry nogami? To mapa ma nogi? Zaufajcie mi, wszystko będzie dobrze. Święty Graal. Oho, znał to samo? Nie odsłanie pleców. Nigdy. I pięknie odblokowaliśmy złoty puchar w tej misji. Mam nadzieję, że taki bardziej, taki dłuższy odcinek i taki trochę z taką zawartością, powiedzmy merytoryczną, bo temat był, no powiedzmy nawet poważny, tutaj uskuteczniony podczas odcinka. Mam nadzieję, że się do niego ustosunkujecie, że mi coś tam powiecie w komentarzu na temat tego, co powiedziałem. Byłbym wdzięczny bardzo. W każdym razie mam nadzieję, że wam się miło spędziło ten czas przy moim odcinku. Dziękuję za uwagę jeszcze raz. I co? Do następnego odcinka z Wormswords. Oblężenie. Pa, pa.